Nie znałam żadnej ze szkół. Postanowiłam, że to będzie Łódź. Nie znałam żadnych układów, nie wiedziałam nic o tych szkołach, oprócz tego, że one istnieją. Bo owszem, miałam zostać nauczycielką, taki był pierwszy plan, a później się okazało, że złożyłam te papiery i skończyło się to bardzo, bardzo pozytywnie. Więc myślę, że to nie jest przypadek, że te dwie rzeczy łączą się we mnie. Czułam się tylu rzeczy, grałam na skrzypcach. Może byłby to język polski, może byłyby to skrzypce, może byłaby to muzyka. Różne rzeczy mnie interesowały, ale generalnie nigdy się nad tym nie zastanawiałam, dlatego jestem aktorką i w związku z tym mam wszystkie zawody świata, mogę w tym zawodzie zmieścić. Od praczki aż do carycy, więc naprawdę można sobie tylko wymarzyć. Wszystkie, myślę, egzaminy są ważne, ale ten na pewno był szczególny. Wybierałam te teksty, które lubiłam. Byłam tak młoda, że to było bardzo proste. Brać to, co się lubi i wybrać taką poetkę, która trafia do mojego serca. Wybrałam te teksty. Nie wiem dlaczego. Po prostu wybrałam je, kierując się jakąś, nie wiem, intuicją. Pamiętam te chwile i pamiętam, że wtedy coś takiego wewnątrz pękło. Taka świadomość, przybliżona świadomość, że to chyba jest właściwe miejsce. Dotknęłam Pana jak motyl, egretą. Przepraszam, to było niechcący. Pan jest jak czarny irys, smukły i gorący. Zapomniałam, że jestem kobietą. I kiedy ten wiersz powiedziałam na egzaminie, była petarda śmiechu, więc ja byłam tak tym speszona, nie wiedziałam dlaczego. A okazało się, że wcześniej, zanim zaczęłam mówić, pani dziekan, wtedy Hanna Małkowska, prawnuczka Wojciecha Bogusławskiego, dała mi taką wskazówkę, żebym mówiła do konkretnej osoby wiersz. I oczami przebiegłam po komisji i skierowałam te słowa o tej kobiecie, która dotyka egretą pana, do jednego z profesorów. I kiedy oni zaczęli się śmiać, to ja dopiero zobaczyłam, jak on wygląda. On był łysy i miał strasznie duże rumieńce na policzkach. To był bardzo dobry profesor. Potem powiedziałam drugi wiersz. Poproszono mnie o drugi wiersz, powiedziałam drugi wiersz. O jesieni, jesieni, jesieni. Niech się wszystko odnowi, odmieni. Niech się spełni, co się nie odstanie, choćby krzywda, choćby ból bez miary. Niesłychany dla serca ofiary, gniew czy miłość, życie czy skonanie. Niech się tylko coś prędko odmieni. O jesieni, jesieni, jesieni. Ja chcę burzy, żeby we mnie z siłą znowu serce gorzało i biło, żeby życie uniosło mnie całą, jak trzcinę w objęciu łamało. Nie trzymajcie mnie, nie wchodźcie mi w drogę. Już się tyle rozprzęgło wędzideł. Ja chcę szczęścia i bólu i skrzydeł. I tak dłużej nie mogę, nie mogę. Niech się wszystko odnowi, odmieni. O jesieni, jesieni, jesieni. No i tu się skończyło brawami.